Waking up, I feel the light upon my face. My heart is ready and I'm staying in this place. I am alive, another day I am blessed. Another moment with a breath inside my chest. Wash away all of the sorrows of the past. Cause this joy that's in my life is meant to last. And now I'll sing a brand new song of victory. And shout it out until the whole world's living free. Angela i Alek zbudowali prosty, ale wygodnie rozplanowany dom, który, co ciekawe, powstał w 4 miesiące pod klucz, ale o tym za moment. Tymczasem zobaczcie, że prostą parterową bryłę urozmaicają nam drewniane lamele, a wchodząc do środka jesteśmy osłonięci od wiatru i deszczu. Chodźcie, zobaczmy ten dom razem. Partnerem tego odcinka jest Aries Power Equipment, generalny dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, w tym robotów koszących Honda Mimo. Dla widzów naszego kanału partner odcinka przygotował ofertę specjalną, czyli robot Honda Mimo 3000 razem z kosą akumulatorową w cenie robota. Link do tej oferty znajdziecie w opisie odcinka. Wiatroław ma około 6 metrów i tutaj bardzo podobają mi się te loftowe szklane drzwi, ale zauważcie, że one pełnią nie tylko funkcję ozdobną, stanowią też taki bufor cieplny, ponieważ cały dom został zaprojektowany jako energooszczędny. Co takiego było punktem wyjścia przy wyborze właśnie tego projektu domu o powierzchni 145 m2? Elementy takie jak otwarta przestrzeń nad salonem, okno przesuwne, które otwiera się na las, to były kolejne z tych marzeń, które mieliśmy i nie ukrywam, że uwielbiamy to miejsce. Po prostu jest zaprojektowane tak, jak tego potrzebowaliśmy. To jest już wasz drugi dom. Jakie wnioski wyciągnęliście z budowy pierwszego? Z czego zrezygnowaliście, a co z kolei koniecznie musiało się tutaj znaleźć? Budując drugi dom, zrezygnowaliśmy z garażu. Pierwotnie w projekcie był garaż jednostanowiskowy. Wiedzieliśmy, że on będzie dla nas za mały, dlatego stwierdziliśmy, że postawimy dwustanowiskową wiatek. W dodatku postawiliśmy w rogu działki drewniany domek, który pięknie komponuje się z lasem i tam możemy trzymać wszystkie narzędzia ogrodowe. Tak, to rozwiązanie też było bardzo korzystne kosztowo. Pokombinowaliśmy, zastanowiliśmy się. Finalnie inwestycja w wiatę garażową oraz domek na narzędzia była dla nas 5-krotnie tańsza niż wybudowanie garażu. Kolejnym marzeniem, którego nie udało nam się zrealizować w poprzednim domu, to były pomieszczenia techniczne typu pralnia i spiżarnia. Dlatego w tym domu musiały się one znaleźć, ponieważ jak wracamy z dziećmi z ogrodu, często mamy brudne buty czy brudne ręce, od razu możemy wszystko zostawić w pralni i czyści wejść w tą strefę dzienną. Spiżarnia ma aż 4 m2, także raz na jakiś czas robimy większe zapasy, które przechowujemy właśnie w tej spiżarni. Mamy tam też dużo miejsca na zastawę stołową, której nie używamy na co dzień, tostery, wszystko jest tam pod ręką. Zdecydowaliście się na prostą, parterową bryłę, ale układ domu kryje kilka niespodzianek. Przede wszystkim otwarta strefa dzienna dzieli waszą część z własną łazienką od strefy dzieci. Jak wam się sprawdza taki układ? Zależało nam właśnie, żeby oddzielić tą strefę dzieci i gości od naszej sypialni, łazienki. Na razie sprawdza się to doskonale. Salon z jadalnią ma 45 m2. Mamy też kuchnię, która jest otwarta na salon. Ona ma 13 m2. Czy pamiętasz, jaką mamy tutaj wysokość w salonie? To jest niecałe 6 metrów, dokładnie 5,80 m w najwyższym punkcie.
odbiór tej przestrzeni dzięki otwartemu sufitowi jest zupełnie inny. Możliwość pokazania tych belek, które są małym elementem, ale jakże ważnym w całej tej przestrzeni, również są drewnem, które jest motywem przewodnim tego domu. Wszystko jest zbudowane z materiałów drewnianych, z wyłączeniem jednego elementu, który trzyma całą konstrukcję, to jest dwuteownik, który jest zamontowany w środku w suficie. On wspiera jakby całą konstrukcję dachu, który jest dodatkowo spięty tymi trzema belkami, one też mają funkcję nośną, a dodatkowo wszystko to jest zrobione na łatach, na kontrłatach, na samym dachu. Jeżeli chodzi o akustykę całego domu, każda ściana działowa jest ocieplona, jest wygłuszona akustycznie, w związku z tym powiedziałbym, że jest nawet lepiej niż mam wspomnienia z budynków, w których wcześniej byłem murowanych, z mojego domu rodzinnego. Poza tym ta technologia jest szybka. Dużym plusem technologii szkieletowej jest to, że możemy modyfikować dom dowolnie do naszych potrzeb. Możemy na przykład tutaj wykonać antresolę w każdym momencie, bo dom jest po to przygotowany. Nie wymaga to burzenia, niszczenia, w zasadzie wycinamy tylko poszczególne elementy, jest gotowe. I wiem, że zdecydowaliście się na relatywnie nowy sposób ogrzewania domu. Jak to działa i czy to się opłaca? Tak, są to elektryczne kable grzewcze, które są pod podłogą, wpuszczone w posadzkę i zalane. Mogę powiedzieć zupełnie praktycznie, że za ten sezon grzewczy do kwietnia zapłacimy około 5000 zł za całą energię, którą zużyliśmy. To nie jest samo ogrzewanie, to jest cała energia domu. W związku z tym ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, jak ono jest efektywne, bo spodziewałem się, nie ukrywam, nawet troszeczkę wyższych kosztów. Tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Wasze wnętrze jest jasne, w neutralnej stylistyce, natomiast nie jest nudne, bo mamy tutaj bardzo ciekawe faktury. Przede wszystkim ściana w salonie. Jakby od początku wiedzieliśmy, że tutaj muszą się znaleźć lamele i będą zamontowane pod sam sufit, żeby jeszcze trochę wydłużyć tą ścianę. I uważam, że doskonale nam to wyszło. Poszliśmy za ciosem, więc lamele znalazły się też w sypialni na narożniku. Sprawia, że sypialnia jest naprawdę przytulna w połączeniu z lustrem, które powiększa tą przestrzeń, z frontami białymi, szarym łóżkiem. Poza tym pięknie wyglądają lamele drewniane, na których odcina się zieleń kwiatów. I te kwiaty na tle lameli nadają każdej przestrzeni trochę ciepła. Był priorytet, żeby w domu była pralnia. Dlatego stwierdziliśmy, że zrezygnujemy z garderoby. Zamiast garderoby zrobiliśmy małą łazienkę z wejściem z korytarza, a pierwotnie, gdzie miała być łazienka, zrobiliśmy pralnię. Wiąże się za tym też ciekawa historia, bo wiedzieliśmy dokładnie, jaka to będzie szafa od początku. To jest 4-metrowa szafa i całe pomieszczenie zostało zaprojektowane z myślą o tym, żeby ta szafa się tam znalazła. I tutaj ukłony dla naszego wykonawcy, bo zrobił to tak, że szafa weszła na zapałki, dosłownie na zapałki. Mnie zauroczyła wasza kuchnia i uwagę zwraca biały blat, ale to nie jest kamień. Nie, jest to płyta wirowa pokryta laminatem. Nie ukrywam, że na początku myśleliśmy o blacie z konglomeratu kwarcowego, jednak wyceny trochę jakby sprowadziły nas na ziemię i szukaliśmy jakiejś alternatywy. Od początku wiedzieliśmy, że blat musi być biały. No i to był strzał w dziesiątkę, blat jest rewelacyjny. Po prawie 9 miesiącach mieszkania tutaj cały czas wygląda jak nowy. Testy były przezabawne. W kuchni widziałem nagle kawałek deski z rozłożoną cytryną, herbatą, zalany kawą. Ale rzeczywiście dzięki temu wiedzieliśmy, że czegokolwiek byśmy nie rozlali, to plama nie zostanie. I tak w rzeczywistości jest. Jednym z takich mini marzeń, których nie spełniliśmy w poprzednim domu, było okno przesuwne. Rozważaliśmy dwie koncepcje, okna HST oraz Smart Slide. Okno HST było dużo droższe. Zostało nam zaproponowane okno Smart Slide jako bardzo podobna technologia, przy czym posiada ono niski próg. Zobaczyliśmy, jak to działa. Próg nam zupełnie na co dzień nie przeszkadza, a okno w zasadzie przesuwa się dokładnie tak samo, jest całe otwierane. Możemy otworzyć się na nasz las, na naturę. Trawnik jak dywan. Na ten efekt składa się oczywiście wiele czynników, jednak podstawą pielęgnacji trawnika jest jego regularne koszenie. W szczycie sezonu powinniśmy kosić trawę średnio co 3 dni. Jeśli dodamy do tego powierzchnię, którą musimy się zająć, to niekiedy mogłoby nam zabraknąć czasu na to, żeby sobie tutaj spokojnie usiąść.
Jeśli więc zastanawiacie się nad tym, jak mieć zarówno piękny trawnik, jak i czas na to, żeby cieszyć się ogrodem, to tutaj z pomocą przychodzi najszybszy dostępny na rynku robot koszący Honda Mimo 3000, który kosi trawę za Was i co najważniejsze, robi to dyskretnie. Żadnego hałasu, żadnych spalin, a do tego wytrzymała konstrukcja i subtelny design, który nie rzuca się w oczy. Pamiętajmy, robot Honda Mimo 3000 działa automatycznie, niezależnie od pogody, od nierówności na Waszej działce i oczywiście niezależnie od powierzchni trawnika. A to oznacza tylko jedno – piękny zielony dywan bez wysiłku. Zarządzany przez smartfona robot Honda Mimo 3000 jest rekomendowany do pracy na powierzchni nawet do 4000 m2. Jako autoryzowane centra Honda Mimo wyjaśniamy obsługę oprogramowania i wprowadzamy odpowiednie ustawienia na życzenie klienta. Robot pracuje według zadanych ustawień i sam zarządza ładowaniem akumulatora. System czujników wykrywa przeszkody znajdujące się na trawniku i czuwa nad temperaturą powietrza. Dzięki temu Mimo chroni akumulator i nie pracuje w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza. Wybierając robota, należy zwrócić uwagę na powierzchnię i kształt trawnika, jakość urządzenia, renomę marki producenta, które gwarantują wieloletnią niezawodność. Mimo, skonstruowane przez inżynierów humanoidalnego robota Honda Asimo, są produkowane we Francji, co gwarantuje najwyższe standardy jakości tych urządzeń. Każdy ich właściciel może liczyć na rzetelny i profesjonalny serwis w autoryzowanych centrach Honda Mimo. Aktualizacje oprogramowania są realizowane na bieżąco. Dodam, że Hondy Mimo nie chorują, nie biorą urlopów, a za to pieczołowicie dbają o każdy trawnik. To teraz jeszcze dodam, że dla widzów naszego kanału partner odcinka przygotował specjalną ofertę. Robot Honda Mimo 3000 z kosą akumulatorową w cenie robota. Link do tej oferty znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo mi się też podobają motywy w pokojach dziecięcych. Czy Wasze dzieci w związku z tym uczestniczyły w aranżacji swoich przestrzeni? Od samego początku dzieci brały udział w projektowaniu swoich pokoi. Może to nie jest takie szczególne, ale kochamy podróżować. Od zawsze podróżujemy z naszymi dziećmi. Stąd między innymi wziął się też motyw u naszego syna i jego zamiłowanie do zwierząt morskich, bo zwiedzaliśmy wszystkie oceanaria. Tam, gdzie byliśmy, szliśmy do oceanarium. Był zachwycony, uwielbiał tunele, w których patrzył na rekiny. No i stąd też, kiedy wybierał naklejki, to od razu pokazał, ja chcę te. Tak samo uwielbia klocki Lego i mamy już tego całą masę, dlatego zamontowaliśmy mu regały, półki, żeby mógł swobodnie przechowywać i mieć dostęp na co dzień do swoich zabawek. Za to córka jest fanką różowego koloru, tak samo uwielbia motyle, dlatego wybrałyśmy razem tapetę z tym motywem. Mają obszerne szafy, w których mieszczą ubrania, gry planszowe, puzzle. Ale też chcieliśmy, żeby na co dzień mieli dużo przestrzeni. Nasze doświadczenie z poprzedniego domu, gdzie mieliśmy 10-metrowe pokoje dla dzieci, było takie, że kiedy pojawiają się zabawki, kiedy zaczyna się zabawa szczególnie, tego miejsca niestety brakuje. Więc chcieliśmy powiększyć te pokoje i równocześnie nie chcieliśmy stracić tej przestrzeni na meble. Dlatego na przykład mają rozkładane łóżka, które na co dzień składamy i dzięki temu odzyskujemy sporą część podłogi. Bardzo mi się też podoba ta historia, że to właśnie córeczka zainspirowała Cię do rozwoju już takiego bardziej profesjonalnego, Twojej pasji do szycia. Co takiego tworzysz? Na co dzień szyję opaski dla dzieci, dla chłopców i dla dziewczynek, a także wymyśliłam, żeby każda mała dziewczynka miała dla swojej lalki taką samą opaskę jak ona. Również jej mama może założyć taką samą opaskę.
Zaczęło się to właśnie od mojej córki, której chciałam zakładać właśnie takie nakrycia głowy, ale nie mogłam znaleźć nic odpowiedniego w odpowiednich takich kolorach, wzorach, więc stwierdziłam, że zacznę szyć sama. Mamy z tego wiele frajdy. Córka naprawdę nie może się doczekać kolejnej opaski, którą zakłada też swojej lalce. Najbardziej zadowolone są nasze dzieci, które przychodzą do mamy i mówią: mama, ja chcę nową opaskę. Następnego dnia wracają z przedszkola, a tutaj czekają nowe opaski uszyte we wzór, jaki sobie wybiorą. Dokładnie, jakby uszyłam też im czapki, kominy, poszewki na poduszki. Zaczęło się to rozwijać dosyć tak naturalnie i wpadłam na pomysł, że nazwę firmę Mini Rose od mojej córki Rosalii. Właśnie widzę, jak jakby moja działalność rośnie razem z moją córką. Siedząc na tarasie mamy piękny widok i jeżeli chodzi o wykończenie tarasu, to nie zdecydowaliście się na kostkę brukową czy cementową, zamiast tego macie gres. Czy to jest praktyczne rozwiązanie? Faktycznie mieszkamy przy lesie, tutaj się bardzo brudzi od drzew, także od początku wiedzieliśmy, że musi być to nawierzchnia, która będzie łatwa w utrzymaniu czystości i właśnie gres spełnia te nasze warunki. Bardzo łatwo się go czyści, praktycznie kilka minut po użyciu mopa taras jest czyściutki i wygląda jak nowy. Fajnym elementem takiego tarasu w gresie, który jest drewnopodobny, jest też to, że naturalnie przedłuża salon. Mamy w środku panele, które współgrają z gresem na tarasie. Jest to wypoziomowane również, tak jakby trochę nam się wylewał ten salon na las. Na pewno warto zwrócić na to uwagę, żeby dobrze przygotować ten taras, to znaczy to musi być bardzo utwardzone, nie może pracować, musi być dobrze zaizolowane, czyli folia paroizolacyjna musi zostać wykonana i izolacja od wody. No i koniec końców trzeba wybrać też odpowiedni gres, właściwie to wykonać, a o poziomach warto pamiętać jednak na etapie bardzo wczesnym. Kolejną rzeczą na tarasie jest markiza. Czy jesteście zadowoleni z tego wyboru? W naszym przypadku, mając las, jest to oczywiście przepiękne, ale drzewa zabierają trochę światła. Nie mogliśmy wykonać zadaszenia, które dodatkowo jeszcze zasłoniłoby nam okna. Poza tym, kiedy na przykład mamy wiosnę, słońce jest jeszcze bardzo przyjemne, to markiza jest schowana, a my cieszymy się słońcem. Kiedy słońce zaczyna palić latem, chowamy się pod markizą i ja na przykład osobiście kocham tam pracować. Jest wielka w zasadzie, bo mówimy o markizie, która jest wielkości 3x7 metra, 21 metrów kwadratowych, bez podpór. Dodatkowo ma czujniki oczywiście, żeby się schować, kiedy jest wiatr. Markiza kosztowała nas około 11 tysięcy złotych, więc uważamy, że jak na rozmiar tej markizy nie jest to zbyt wygórowana cena. Przede wszystkim stawiamy tutaj na drzewach. Chcielibyśmy jeszcze dołożyć drzew liściastych, bo mamy tutaj same drzewa iglaste, więc te liściaste bardzo by nam się przydały. A także chcemy stworzyć miejsce na warzywa i owoce. Chcemy, żeby była postawiona szklarnia, żeby były skrzynie z warzywami, żeby dzieci mogły sobie zrywać truskawki, poziomki, a żebyśmy mogli latem robić przetwory z własnych pomidorów czy ogórków.